W tej serii podjąłem się wyzwania przejścia Minecraft Dungeons bez własnoręcznego krzywdzenia mobków, także cała nadzieja w naszych zwierzakach. Dzisiaj nasze pszczółki rozwalą leśną abominację i nie chodzi mi tutaj o biesa, bo nie gramy w Wiedźmina, tylko chłop dosłownie został okrzyknięty bardzo kreatywną nazwą Jungle Abomination. Tak czy jak lecimy na najwyższym poziomie na przygodowym i mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Bo misja jest długa, a ja wcale takich itemów dobrych nie mam. Chociaż jak mamy 60... Który to był zalecany poziom mocy? 68! Okej, to ja mogę wziąć już te sztylety i ich używać. Bo one mają osłabienie, czyli zmniejszają obrażenia przeciwnika, a same nie będą bić praktycznie nic. Pszczółka na hita bije tyle, co my na 20 hitów. O no, awangarda! O Jezu, ile ich tu jest? Dobra. O nie, 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 wycofujemy się. Tu leczenie. Tu więcej pszczółek. O Jezu, dobra, trzeba ich trochę osłabić. Pyk, pyk. Fu, dobra, ja uciekam. Jezu, jak oni mnie odrzucają. Oni w piłkę mną grają. Ty, ej, chłopi, ich zdejmuję już na hita. Który level jest moja zbrojka? 58. Ej, mam zalecany 68 tutaj. Trochę chyba jestem zacofany. No cóż, kto umrze, to umrze i trudno. O mój Boże. I to będę ja. Dobra, dawaj więcej pszczółek. Jednego osłabiłem, drugiego już nie. Jezu, jestem dopiero na spawnie. To jest spawn. A boss będzie ich przywoływał jeszcze więcej. I boss jest pancerny. O mój Boże, przecież on mi na hita prawie zdejmuje. Kurde, no. No nie. Nawet jak ich osłabię. Ej, czekaj, bo oni są tutaj. Ha! Pacyfista musi być sprytny. Nie każdego trzeba zabić. A raczej no przecież ja nikogo nie zabijam, nie? To moje pszczoły zabijają. Ale czasami mogę im to uniemożliwić. I to jest właśnie największa trudność w tym całym challenge'u. Że czasami są tacy właśnie, których, no, nie bardzo da radę rozwalić. Trzeba kombinować, jak to zrobić, żeby ich wyminąć. Ja tu w żadne ścieżki poboczne nie idę, bo to jest zbyt wysoki poziom trudności, żebym ja tutaj tak łaził i ryzykował. Nie. O mój Boże. Próbowałem wszystkiego. Ul, leczenie. Nic nie zadziałało. Jestem praktycznie na początku gry, a już straciłem 2 życia. Ja walę. Ale to pójdzie tragicznie. Będę na ostatniej szansie znowu leciał przez pół poziomu. Zostaw tam mnie. O, jest tam jest kolejny. Jest Enderman. Czy da radę tutaj przez... Uuuu, parkour! O, a tu był robiony ten short. Nie skacz, Wafel, nie skacz. Jezu, tyle wspomnień z ekipą. O Jezu, nie, teraz kryształ. Nie mogę ich ominąć. Dobra, slimy to jeszcze tam przetrwam. A jak będą grube... Może być problem. Tak mi rzeczywiście teraz supportem jestem, oprócz tego, że spawnuję wszystkich, to jeszcze łażę od gościa do gościa i ich osłabiam. Tutaj jeden hit, tutaj jeden hit, tutaj jeden hit. Nie robię im żadnych obrażeń, ale ich osłabiam trochę. Wy nawet nie czekacie, aż wszystkich zabiję. Wy po prostu się respicie. O, super. Widzicie, ile on im zadaje? Niewiele. A same padają na hita. Aha, kolejny slime. Milusio. Creeper do mnie leci. Masz wysłać go. No i super, zostałem, straciłem połowę życia. Powiedz, że masz pszczółki. A, ty masz pszczółki! Czekaj, ty masz redukcję obrażeń, masz dłuższe turlanie się, masz cooldown. Ale to jest znacznie lepsze. Mi się ulepszają teraz zbrojki. Takie ładne. Ja nie wiem, czy ja potrzebuję aż tyle zbrojek. Chyba nie. Chyba chcę ją rozbić. No i to ma trochę większe życie. O, chyba 100? Czyli to jest jakieś 15%. Pszczółki na full, ostudzenie full. Oj, teraz mogę częściej walić piórko, częściej walić leczenie, częściej walić ten mocny ul. Patrzcie, jak ja skaczę daleko. Ziu, naprawdę, ty. Oh no. I dlatego przyda się leczenie szybsze. Poteczka, bardzo przydatna. Leczonko. O Jezu, ich jest więcej. Ich jest łącznie 5 już. What? Jakie mam ich rozwalić? Co jest? Te pszczółki nie wyrabiają czasami, żeby uderzyć w ogóle ani razu. Macie, bijcie go. O, tu jest taki na wykończeniu. O, dobra, może się uda. Tylko, żeby nie... O Jezu, to było tak na styk. Dobra. Ej, jeszcze więcej? O, speed. Useful. Pyk. Pyk. Muszę tu wchodzić do środka bitwy. Narażać swoje życie, żeby moje pszczółki przetrwały. To jest prawdziwy pacyfista. Pyk. Pyk. Oh no. Pyk, pyk. Dobra, czekamy. Zaraz będzie ul. Jest ul. Bijcie gościa. Skończyło się leczenie. Oh no! Jezu, prawie bym padł. No, nie można tak włazić bezpośrednio. No bo jednak nie wszystkich osłabić naraz. Aż więcej się nie respi. To już chyba jest koniec. Tylko tych załatwię i będzie git. Okej. Ten już prawie leży. Dokończmy robotę.
No i ładnie. Tu kolejny. Kurde, gościu, bo ty się wziąłeś, wiesz, tam gdzieś u góry się wziąłeś. I moje pszczółki nie potrafią ci bić. No chyba, że zrespieję tak centralnie koło ciebie. To ostatni szkielet. I lecimy. Och, jak dobrze tyle można przeskipować. Kolejny gruby. Ul leci. A ja spierdzielam. Nie, to nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Ja tam zdechnę prędzej, niż tak ucieknę. O, dobra, leczenie się skończyło. Pszczółki. O Jezu, gruby tu jest. Zaraz będzie leczenie kolejne. Pszczółki, odwracajcie uwagę. Dobra, uciekam. Oh no, chyba sobie nie ucieknę. Pszczółki, pijcie to, pijcie to, pijcie to. Dobra, i teraz pierdzielam. I tu sobie zostanę na chwilę i rozwalę wszystkich, którzy do mnie przyjdą. Gruby się zaklinował, bardzo dobrze. No gruby jak to gruby nie potrafi przejść przez drzwi. Oho, dobra, przeszedł. Kripcio. Oho, dobra, kolejni. Siup. Teraz spierdzielamy. Kurde, to piórko nie dość, że pozwala robić pszczółki szybciej, to możesz z nim ładnie unikać tutaj dużo. O Jezu, jest źle. I siup. Ta, długi unik. Ogólnie śmieszna sprawa, bo sobie przeskoczyłem nad przepaścią, wtedy zauważyłem creepera, który we mnie rushował, no i już jakby nie bardzo miałem gdzie uciec. I umarłem. Ale najlepsze jest to, że chłop wybuchł tak mocno, że nie tylko zrobił dziurę we mnie, ale i w filmie. Dosłownie jak próbuję przejść do tego momentu w filmie, to mi się program crashuje, także straciłem jedno życie i to jest wytłumaczenie dlaczego. Odblokuj słoneczną bramę. Ej, to jestem blisko. Dobra, ale tutaj to chciałbym wszystkich załatwić, bo ich tu jest dużo i są creepery. Ja tu będę musiał się wracać z kluczem, także tym bardziej chcę je wszystkich załatwić. Muszę pójść w lewo, tam wszystkich rozwalić, zdobyć ten klucz, potem idziemy tam na górę, przechodzimy przez ścieżkę z creeperami, co może być trochę bólem, chociaż zależy jak się będą respić. I po tej ścieżce chyba od razu jest boss? Nie jestem pewien. O! Źle. Właśnie to było jedno z tych złych zagrań. Potrzebuję mieć cały czas jakiś unik. O Jezu, ale ja muszę przełączyć guziki. Jak będę w środku, będę zamknięty. Zamknięty pomiędzy tymi wszystkimi dziadami, których nie mogę pominąć i których muszę rozwalić. I te dziady mogą być dosyć mocne. Dobra, wy się zabijcie te pszczółki. Teraz ja tu wchodzę. I modlę się o przeżycie. A jakby zrobić tak? Nie no, nie będę tak robił. Na razie same slimy. To jestem w stanie przetrwać. Więcej slimów? A, tu chyba tylko slimy będą, nie? Wow, jeden szkielet. Coś nieslimowego. Elegancko. Dobra, tak i tak. Lecimy. Na niewidzę. No i wbijamy tu. O, tak, 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 ty tutaj zostań, kotek. Dwa kotki mam nawet. Jak będą creepery, a chyba mogą być... Znowu slimy? To wtedy będą je odstraszać. Jezu, znowu masa slimów. Ale lepsze to niż grube. Jezu, ależ bywasz takiej ilości? Panowie, ej, styknie wam. Nie jak dobrze, że mam te pszczółki, a nie jakąś, nie wiem, lamę czy wilka. Oni by tak ładnie nie tankowali, ja musiałbym, wiecie, uciekać czegoś na cooldowny. No co, i po prostu robię sobie unik, pyk, pszczółka, pyk, ul. No ten zombie tutaj kombinuje, jak tutaj się dostać. No i ej, ty! No to co? Creepery. Uszanowanko, szanowni... Ej, gruby. Uszanowanko, zieloni przyjaciele, czas na bombową zabawę. Pyk. No i dobra. Boże, ul po prostu. Dobra, jest git. Chociaż problem był większy, jak się respili tuż obok mnie. Teraz trzeba lecieć szybko. Jak mam tą dębową tarczę. A, no tak, jeszcze jest on do rozwalenia. O, tu mam otwarte! Myślałem, że się zamknie. Ej, to elegancko, mam gdzie uciec. Macie pszczółki kolejne. Jedna za drugą wybucha. No i załatwione. I to nie jest już boss? To jest już boss. Ty, ale serio, ile jest tych? Kurde, dostałem 6 itemów mocy 53. Akurat 53. I jeden itemek mocy 61. Co to ma być za RNG? Okej, koleżko, to będzie trudne. Ale mogę stąd uciec, nie? Tak, mogę stąd uciec, ty, zarobiście, dobra. Nie jestem zamknięty. Ty będziesz strzelał. O, jeez, zapomniałem. I... Leż mnie. Ta trucizna jest aż taka mocna? Co? Od kiedy ta trucizna jest aż taka mocna? Co to było? On mnie chyba walnął tym swoim atakiem z bliska. I dlatego to mnie tak pierdykło. Ale ja walę, jakie to potężne było. Ja zaraz muszę to wszystko leczyć jeszcze raz.
Te, uwielbiam długie poziomy w tej grze. Skąd wiecie? Dobra, gram po pierwsze challenge, po drugie na wyższym poziomie trudności niż zalecany. Ale mi się nie chce. Nie! Pudzis! Oh, ty, stop, 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 nie, 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 creepery też nie, plus. Dobra, macie tutaj ul. Ja spierdzielam. Dobrze, bardzo creeper, bardzo dobrze. Powiem wam, że jak już przeszedłem to raz, to jakby czuję się pewniej i lepiej mi to idzie teraz. Proszę, nie aktywuj się. No nie, aktywowałeś się. Dobra, spierdzielam. Oh jeez. Weź nie bij. Raz pier... O kurde. Nie, nie spierdzielam. Zapomniałem, że to tu jest. Dobra, wy się rozwalcie. Oh no, Ender. Powiedzcie, czy wy może rozwaliliście tamte pnącza, tak przypadkiem lub nie? Rozwaliliście, dobra, uciekam. Jezus, co kolejne. Rozwali je, rozwali je, rozwali je, dobra, uciekam. Lecimy tędy, pyk. I znikam. No i mamy słoneczną bramę i full HP, nice. I masę slime'ów do rozwalenia i zapomniałem, że tam przy guzikach teraz mogą być grubasy. Wcześniej gra potraktowała mnie delikatnie. A teraz potraktowała mnie delikatnie w drodze w to miejsce, także tutaj mogą już mniej. O Jezu, ile tych slime'ów jest? Jak te moje wszystkie pszczółki mają ich rozwalić? Dobra, jakoś idzie. Tam jest ul w środku, gdzieś, daleko. O kurde, to jest... A, 74, a ty mi dajesz 53, normalnie? Hańba ci. Nie mogę w ogóle kliknąć tego? Pomimo iż... nie wiem. No naprawdę, ja straciłem ogólnie artefakt, nie? Nie mogę go użyć do końca już. Zdjąć ani nic. Kurde no. Chyba żeby użyć czegoś, co odnawia artefakt od razu. Mam tutaj gdzieś totem czarowania? Nie. No i tam gdzie jest zaleta challenge'a, tam jest też wada challenge'a. Spoko jest to, że czasami masz trudnych przeciwników i warto jednak uciec. Gorzej jest, kiedy nie możesz uciec i musisz latać dookoła nich przez 5 minut, żeby te pszczółki w końcu ich załatwiły. Bo i naprawdę te pszczółki one-hitują po prostu. Nawet jak ja ich osłabię. Naprawdę przez te slimy i tych grubych ja po prostu staję tyle poziomów. Już 3 razy chyba zawelopowałem podczas tej misji. Ty, ja actually się zastanawiam, czy dałoby się tak zrobić. Da się tak? Czy się nie da tak? Da się! Kurde, ale teraz byłby problem, jakbym tam wbił. Albo dobra, nie. Chciałem sprawdzić, nie będę oszukiwał, nie? O Jezu, ale to temu nie mam. No tak, gra to mnie w sumie oszukuje. A ja próbuję być uczciwy. Co jest niezbyt sprawiedliwe. I... dobra. O kurde! Mam totem teraz. Wow, musiałem umrzeć, żeby dostać totem z powrotem. I akurat otworzyła mi się brama. Dużo przywoływaczy i zombiaków. I w obu ścieżkach było to samo. Łatwiutko. Nasz przywoływaczy tych łolololo. Szeptaczy. Bardzo interesująca nazwa. Rzeczywiście bardzo pasuje do ich łolololo. Można powiedzieć, że są ostatnim krzykiem mody. Ała. Czy ty mi zabrałeś klucz? On go chyba ma ze sobą albo go zabił? No, kluczek się wrócił. Taki łomot dostał, że wrócił na spawna. Na spokojnie, krypcie. Bum. Dawajcie pszczółki. O Jezu. Te dziady. Dobra, trzeba... Uuu, jeez, dobra. Jezu, ale ja dostałem. Ale to zatrucie mnie tłucze. O co chodzi? Przecież ja prawie umarłem. Od samego zatrucia. On ma jakieś specjalne zatrucie, takie potężne. Kurde, te pszczółki mu nic nie robią praktycznie. O Jezu, to będzie długa walka. On już sam w sobie jest długi. Co dopiero, kiedy walczę tylko pszczółkami. Łololo, trzeba rozwalić. Pszczółki, chodźcie, łololo. Może chciałbyś się ogłuszyć od piórka? Nie, no wiem, że tak nie... To nie zadziała. Nie. A nie, ja wiem, ta trucizna nie bije od procenta życia, tylko chyba od procenta obrażeń? Jakiś zadał atak? I dlatego u niego to jest tak dużo. Nie. A on czasami robi taki długi atak, a czasami taki krótszy. Coś taki ten strzał właśnie. A ja mu chyba dźwięki wyłączyłem, czy coś? A tutaj są komary, to nie. Kto pomyślał, że dobrym pomysłem będzie tutaj dodanie komarów, żeby cię denerwowały, nie tylko w realu, ale w grze. Przecież wszyscy kochamy komary, nie? Jak nam brzęczą nad uchem o 2 w nocy, a my wstajemy o 7. Jakich już po... O kurde, dobra. Już miałem powiedzieć, że jak tych mniejszych załatwiłem większość, to już całkiem sporo te pszczółki ich biją, ale tu pojawił się gruby. Ale tylko jeden, myślałem, że tak z 3 naraz będzie respił. To jak jest jeden, to jest chill w miarę. O Jezu. Gdzie moje leczenie?
I need heal. A, właśnie tam zniknęło. No tak. Nie będę uciekał. Nie będę uciekał z areny. Aha. Dzięki. A ja chciałem być uczciwy znowu i nie uciekać z areny. Ten gruby w ogóle padł? Chyba nie do końca zauważyłem nawet gdzie, kiedy, jak? Znaczy, jak to wiem? Przez przyłki. Dobra, zaraz będzie leżał. Jest ul postawiony, także... Aaaa! Rozwalone! Jaka moc łuku? 68! Takiego mocnego to nie mam. Miałem 67, także w sumie niewielka różnica. Ty, spodziewałem się trochę, że będzie trochę trudniej, że będzie jednak respił dużo tych grubych i w ogóle. No to tak w miarę łatwo było. No i teraz trzeba wyczyścić to wyjście, bo tu jest ich dużo. A muszę zmienić itemy oczywiście, nie? O Jezu. Pyk. Wybuchnij. Dobrze. Też sobie wybuchnij. A ty może już nie? Nie, dobra, chill. Nie. O Jezu, ile tych creeperów tu może być? Jakby dobra, jeszcze raz mogę umrzeć, więc nie ma tragedii. Ja wale. Ale grubych to ja wszystkich nie rozwalę. Nie tylu. Nie ma opcji. Dobra, dawaj mi guziczek. I teraz mogę już wyjść, także teraz zakładam itemy. Rękawice z ogłuszeniem. To może się kiedyś przydać. No i poszukiwacz. To się kiedyś przyda. Jakbym miał moc 120. Także trochę sobie poczekam. Łuk sztuczek z wybuchającą cięciwą i złodziejem prędkości. To również się przyda, także to zostawię. Muszę poczekać na artefakt, żeby się odnowił. I teraz, pyk, dla mocy. I teraz... Uciekamy. Dżungla powoli budzi się z koszmaru. A wszystko dzięki tobie. Dziękuję bardzo, dając siebie całe 30%. Wow. Widzę, że gra dała z siebie jeszcze mniej. Ale tutaj już daje z siebie dużo. Dlaczego to się tak różni? To ma 74, 79, a to ma 72, 78. To miało podobną moc chyba? To zależy też od tego, jaka moc była na początku? Czy może od rzadkości itemka? Dobra, dawaj. Spodziewałem się, że będzie trochę więcej, ale 76 to i tak jest sporo, kurde. Przecież ja miałem 61. 1500? Przecież ja będę miał prawie dwa razy więcej życia niż miałem. Dobra, nie będę miał redukcji obrażeń, ale będzie aura zwiększająca obrażenia broni. I co my tu mamy? 72. Brzydkie. I ma tylko pszczółki. To ja to chyba sobie rozwalę w ogóle. I ulepszę sobie to. Także teraz bierzemy tak. Pyk. Pyk. Elegancko. Tak można żyć. I teraz jestem gotowy na apokalipsę. No. Zalecane mam pomiędzy apokalipsą 1 i 2. Tak jak sobie pójdę tutaj na apokalipsę 2, to chyba nie będzie problemu. Łuk jest trochę słaby, ewentualnie jakiś artefakt na 70. Artefakt na 74. Ten. Po przecenie. I w sumie... Płaszcz. Nie wiem, czy buty, czy płaszcz. Buty chyba będą lepsze do spiranowania. Chociaż z płaszczem możesz na przykład przez pnącza przelecieć. Ale... No pnącza są tylko w dżungli. Ale to redukuje obrażenia, kiedy jesteś w duchowej formie, także będzie to spoko, jeżeli będę chciał speedrunować, czyli sobie kupię jedno i drugie, bo nie jest to jakoś drogie. I w ten sposób z mocy 71 przeskakuję na moc 72. I dlatego ja wam mówię, że artefakty tak nie zwiększają mocy. Kupiłem dwa mocne, zwiększyło mi się tylko odrobinę. 72. Chyba wezmę. Jak takie tanie. I tu znowu zwiększy mi się o jeden, także to się opłacało znacznie bardziej. Ale ten artefakt też jeden bym zmienił, kurde. I znowu zwiększyła mi się moc o jeden. Także małe zakupy i mamy 3 mocy wyżej. Nie jest źle. Tak właśnie się wydaje emeraldy, żeby zwiększyć moc. Także tak, jak zwykle, zobaczę sobie, czy będzie jakaś fajna misja codzienna do ogrania. Jeżeli tak, to ogramy tą misję codzienną, a jeżeli nie, to lecimy z zimą. Lecimy po kolei, tak jak były wypuszczane DLC-ki, czyli zima, potem Howling Peaks, Nether, Ocean i End. Muszę też trochę pograć właśnie w te poziomy z podstawki, żeby tutaj poszukać zarówno oczu, jak i runy. A właśnie, runy, kurde, bo zapomnę. Trzeba przejść... O, emeraldy. 50, wow. Trzeba przejść tędy. Teraz tu lecimy... Ej, kontroler mi się wyłączył. Tu lecimy na dół, przez krzaczory. Można opuścić most, a my lecimy do kościoła. Tu w ogóle jak niż pieska? To masz jakąś taką podpowiedź chyba? Gdzie ci brakuje runy? I to wyglądało jak... dniowe pastwiska? Ha? High block holes? A to już jest obsydianowy szczyt chyba. Klucz?
Okej, ten dźwięk mówi dużo. Pustynna świątynia, tak właśnie mi się kojarzyło. Ale klucz jest w wielu miejscach. No to jest oczywiste. No oczywiście, creepypastasy. Ale spoko jest też, że właśnie są te dźwięki ambientowe i łatwo jest rozpoznać, nie tylko po obrazie, ale i po dźwięku. No i tutaj klikamy guzik i proszę bardzo. Potrzebujemy 9 run. W ogóle nigdy się nie przyglądałem tym obrazom. Jest tu JP? Ten to wygląda w ogóle jak Gandhi. O, Jeb oczywiście. A to jest aktualny stan Minecrafta. Nie widzę gościa, którego chciałem znaleźć, ale może po prostu jakoś dziwnie go narysowali. Także tak, w tym odcinku tyle, mecz wydobył. Do zobaczenia, siema!